Czołem, chciałem Wam zrobić małą prezentację mojej bestii, jak w tej chwili wygląda, jak działa. Od początku. Hulajnogę, wiadomo, w przypadku Honghao S12 odpala się pilotem. Tu jest też alarm i generalnie włączanie zapłonu. Całą elektrykę, zasilanie wszystkiego, łącznie z tymi lampami, z kamerką, mam podpięte właśnie pod pilota. Czyli dopiero jak odbezpieczę sobie hulajnogę, to mi się włącza oświetlenie, automatycznie się włącza kamerka. Ona sobie działa w trybie wideorejestratora samochodowego. No, już teraz nagrywa. Później wyłączę hulajnogę, to i kamerka się tam po paru sekundach wyłączy. Razem z tym oświetleniem od razu się włączają obrysówki z przodu i z tyłu. Dodatkowo, tutaj na manetce mogę sobie włączyć światła długie. One świecą przez te soczewki. Generalnie tak, te światła wyglądają fajnie. Bardzo poprawiają moją widoczność na drodze, w sensie, że kierowcy mnie lepiej widzą, ale jeżeli chodzi o jeżdżenie w nocy z tymi światłami, to jest mega słaby pomysł, bo świecą mega słabo. Ta wiązka światła z soczewek jest bardzo, bardzo skupiona i tam na drodze widać taki punkcik światła i tak naprawdę niczego te lampy nie oświetlają. Ale wyglądają spoko i jeżdżę z nimi głównie po to, żeby samemu być lepiej widocznym. No, jak już wspomniałem, kamerka jest cały czas zasilana z pakietu hulajnogi, więc o niej nie muszę myśleć, nie muszę o niej pamiętać, żeby ją ładować, włączać, wyłączać. Z kolejnych nowinek dorzuciłem sobie dzwonik Hornita, który działa tak. dB, film pewnie tego nie oddaje absolutnie, ale piesi bardzo, bardzo ładnie na to reagują. Wcześniej miałem inny z Guba jakiś dzwonek, który brzmiał mniej więcej tak. Niby fajnie, ale piesi na to za bardzo nie chcieli reagować. Po prostu się nie domyślali, że to jest na nich. Bardziej się spodziewali jakiegoś skutera jadącego ulicą obok. A z tym jest spoko. Tutaj na tej manetce mam od razu włącznik drugiego silnika, który sobie podpiąłem pod przycisk od awaryjnych. No i kierunkowskazy. Kierunkowskazy bardzo ładnie świecą. Kilka razy zaczepiałem kierowców, którzy za mną jechali gdzieś tutaj po moim osiedlu. Ich podpytywałem, czy widzieli mój kierunkowskaz, czy zwrócili na niego uwagę. I wszyscy mówili, że jest bardzo ładnie widoczny i z daleka, i z bliska. Więc jestem z tych kierunków mega zadowolony. To są jakieś tam kierunkowskazy z Allegro. W środku siedzą żarówki. Wyłączę to piszczenie. W środku siedzą żarówki halogenowe po 23 W na każdą lampę. I ich mega zaletą jest to, że są elastyczne. Jak gdzieś tam przypadkowo kopnę, to nic się nie stanie. Tak samo gdzieś tam zahaczę, wjeżdżając w różne zakamarki, kierunkowskazy zniosą to dzielnie. Z przodu są zamontowane na moim podnóżku, który drukuję do Honghao. A z przodu też na takim dodatkowym pałąku, który też jest do kupienia w hulajmarkecie. A ogólnie cały opis, jak podłączyć kierunkowskazy w tej hulajnodze, zresztą w każdej innej to będzie bardzo podobnie wyglądało, znajdziecie na hulajwiki. hulaj.wiki. Jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do tego, co fabryka dała, to mam założone hamulce hydrauliczne Shimano Deore. Z tyłu klocki metaliczne z radiatorami. Z przodu mam jeszcze żywiczne, bez radiatorów. Dlatego staram się je na razie oszczędzać, ale niedługo będę je wymieniał też na metaliczne z radiatorami. W takim trybie jak ja jeżdżę, czyli gaz na maksa, hamulec, gaz na maksa, hamulec, w dodatku w trybie bestii, hamulce się potwornie grzeją, dlatego lepiej jednak z radiatorami jest. No i tak się to prezentuje, jeżeli chodzi o samą hulajnogę. Jeżeli chodzi o kask, na początku jeździłem bez kasku. Po pierwszym wypadku kupiłem sobie zwykły kask rowerowy. Po drugim, o, Biedronka. Nie Biedronka. Po drugim wypadku, jak roztrzaskałem ten kask rowerowy, który mi prawdopodobnie uratował życie, kupiłem sobie taki kask Bell 3R i lusterko na kasku. Uważam to za rzecz mega, mega, mega fajną i nie wyobrażam sobie jeżdżenia bez tego lusterka. W przypadku roweru jeszcze mogą się sprawdzić lusterka montowane na kierownicy. W przypadku hulajnogi, gdzie stoimy jednak dużo wyżej nad kierownicą i blisko kierownicy, moim zdaniem te lusterka się średnio sprawdzają. A to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Wystarczy lekko kątem oka spojrzeć w lusterko
i już wiadomo, co się za nami dzieje. Dodatkowo tam, lekko kręcąc głową, możemy się zorientować z całą sytuacją dookoła, co się nas dzieje. Nie tylko z tyłu, ale i po bokach. Więc bardzo, bardzo polecam takie rozwiązanie, takie lustereczko. No. I tak się mniej więcej moja hulajka sprawuje. Znaczy sprawuje, wygląda. Pamiętajcie, że opis kierunkowskazów znajdziecie na hulaj.wiki. Zresztą na hulaj.wiki każdy może swoje poradniki wrzucać, więc gorąco zapraszam, zachęcam. No, i to jest mój sprzęcik. A, jeszcze jedno mi się teraz rzuciło w oczy. Na razie mam niepodpięte klamki. Są klamki Shimano założone. Więc nie mam w ogóle czujników hamowania podpiętych. Ale już mam kupione z AliExpressa jakieś dodatkowe czujniki, które się tam montuje do tych klamek. I będę sobie montował dodatkowe światło stopu, które będzie tutaj od spodu. Jakoś tak to zrobię, żeby tutaj nie przeszkadzało w podnoszeniu hulajnogi. Ale moim zdaniem brakuje tego światła stopu, tym bardziej, że tam po takich mniej ruchliwych ulicach trochę jeżdżę. Na główne nie wyjeżdżam, ale po tych jakichś tam osiedlowych i takich z mniejszym ruchem to już sobie śmigam ulicami. OC jest, w razie czego. No, dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam, hej, Łukasz.